Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. W sumie nie jest mi łatwo zacząć dzisiejszy odcinek, bo z jednej strony będzie o gościu, który walnie przyczynił się do osłabienia i ostatecznego upadku Polski, no ale z drugiej po prostu robił swoje, a już abstrahując od polityki, to był jednym z największych wykrętów, jakich świat widział. Poznajcie więc gościa, który nie bał się nowości, wyprzedzał swoją epokę i czy nam się to podoba, czy nie, był jednym z największych władców w historii. Piotra Wielkiego. Już teraz w Historii bez cenzury. Urodził się jako drugie dziecko carskiej pary 30 maja 7180 roku, albo jak kto woli po naszemu 9 czerwca 1672, bo wtedy w Rosji liczono czas od domniemanego początku świata. Był synem swojej matki, co było dość oczywiste, natomiast czy jego ojcem był car Aleksy, to już takie pewne nie jest i nie było też wtedy. Dość otwarcie mówiono na dworze, że spłodził naszego dzisiejszego bohatera jeden z kochanków matki, albo że został podmieniony przy porodzie i tak naprawdę był szwedzkim chłopcem. W zasadzie to potwierdzałby też fakt, że no nijak nie był podobny do swojego ojca i rodzeństwa. Oni byli chorowitymi leszczami, a Piotrek wyrastał na silnego i zdrowego chłopaka. Do 4 roku życia opiekowały się nim kobiety, ale później za wychowanie wzięli się faceci i się skończyło delikatne traktowanie. Był przygotowywany do objęcia władzy, więc zabawki, jeśli były, to musiały być męskie. Drewniane konie, żołnierzyki, a co na to mały Piotrek? Był zachwycony, od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie wojskiem, nawet chodził czasami spać z szablą. Matka próbowała w nim rozkręcić jakieś inne pasje, na przykład zainteresowanie muzyką, ale jedynym instrumentem, jaki ukochał sobie nasz dzisiejszy bohater, był bęben. Też zresztą wojskowy. A jak Piotrkowi szła nauka podstaw, takich jak czytanie czy pisanie? No tak, średnio bym powiedział, bo bardzo długo popełniał błędy, natomiast nie do końca była to jego wina. Jego pierwszym nauczycielem był niejaki Zotow. Pijak, błazen i doskonały aktor, bo tak naprawdę gówno umiał, ale świetnie potrafił udawać nauczyciela i dostał robotę przy edukacji młodego Piotra. No, a na przykład największym odkrywcą to też był Rosjanin. Ten, Kolumbow. Kiedy miał 4 lata, to zmarł jego ojciec z zawodu, car Rosji, i tron objął starszy brat naszego bohatera, Fiodor. Ten porządził, ale niedługo, bo 6 lat, a później też zmarł. I wtedy dopiero się zaczął astronomiczny burdel, którego nie ma co tutaj dokładnie opisywać. W każdym razie chodzi o to, że ich ojciec miał jeszcze dzieci z poprzedniego małżeństwa. Stronnictwa więc zaczęły się zwalczać, podkładać sobie świnie, zabijać się, a jaki był tego wszystkiego wynik? Ciężko w to uwierzyć, ale remis. Zrobiono więc podwójny tron, na którym zasiadł Piotr i jego przyrodni brat Iwan, który był skończonym kretynem. Wiedzieli o tym absolutnie wszyscy, no ale na razie tak musiało być. Co na to sam Piotr? Olewał to kompletnie, miał wtedy 10 lat, więc grał sobie w najlepsze na swoim bębenku i bawił się w wojsko. Ale to były takie zabawy, że musimy sobie o nich opowiedzieć. Jakże zachwycony musiał być mały Piotrek, kiedy mama przyszła do niego i powiedziała: Piotruś, dość tej dziecinady, jak chcesz się bawić w wojsko, to nie jakimiś zabawkami, tylko prawdziwymi ludźmi. Po czym dała mu wcale niemały oddział żołnierzy, trochę dział i karabin, a na 11 urodziny otrzymał twierdzę, specjalnie na tą potrzebę zbudowaną, na której uczył się oblegania swoim wojskiem. Piotr uwielbiał organizować inscenizacje bitew armii pruskiej i polskiej i jeden z jego oficerów nawet udawał Jana III Sobieskiego. To nie były bezpieczne zabawy. Ranni zdarzali się tam na porządku dziennym, ale nawet takie super zabawki potrafią się szybko znudzić, kiedy człowiek wejdzie w wiek imprezowy. Z pewnym Szwajcarem zaczął popalać papierosy, a później demoralizacja Piotra potoczyła się błyskawicznie, bo ani się Szwajcar obejrzał, a ten przeleciał jego dziewczynę, ale nie miało to większych pretensji, bo sam prowadził dość bujne życie erotyczne. Zresztą były takie momenty, kiedy we trójkę spotykali się w jednym łóżku, ale chwila, bo przecież jesteśmy w Rosji, więc nie możemy tutaj nie powiedzieć o alkoholu. Piotr lubił wypić i nie szanował za bardzo tego powiedzenia, że pić to trzeba umieć. Nie, nie. On walił w opór, a że po pijaku włączał mu się tak zwany agresor, to okazję do mordobicia też nigdy nie przepuszczał. Nie!
Często też bywał w Słobodzie Niemieckiej. Co to takiego? Można by powiedzieć, że takie niemieckie getto, ale to się dość dziwnie kojarzy, więc ujmijmy to inaczej. To było takie miejsce na obrzeżach Moskwy, taka dzielnica, gdzie mieszkali ludzie z zachodniej Europy. To właśnie tam Piotr dostał taką miniaturkę tego, jak się żyje na zachodzie i to właśnie widząc to, postanowił zmienić Rosję z zaścianka w światową potęgę. I ktoś może teraz pomyśleć, że to właśnie to miejsce zainspirowało go do wielkich przemian w kraju. Ale co jeśli wam powiem, że to wcale nie Piotr był pierwszym reformatorem Rosji? Bo chociaż to Piotra utożsamia się ze zmianą obyczajów w Rosji, to te przemiany zaczęły się jeszcze za czasów jego poprzednika, Fiodora. I to on na przykład zabronił wykonywania wyroku śmierci poprzez dość ekstremalne ćwiartowanie. Od tej pory wykonywano najwyższy wymiar kary na przykład przez ścięcie, uduszenie czy powieszenie. To również Fiodor kazał bojarom ścinać brody i nosić zachodnie, w tym polskie stroje. A żeby to egzekwować, to przy wejściu na Kreml była selekcja, jak w klubach. No ale okej, my tu o Fiodorze, a Piotr imprezuje i zaraz się nam stoczy. Postanowiono więc go ożenić. Znaleziono mu dziewczynę bogobojną i skromną. Matka liczyła na to, że będzie miała na męża dobry wpływ, ale chyba za dużo głupot się naczytała w tych damskich pismach, że liczy się tylko wnętrze, bo żonę Piotra opisywano oficjalnie na Kremlu jako pulchną dziewczynę, a jeżeli formalnie tak nazywano dziewczynę na dworze, to był bardzo ugrzeczniony opis tego, jak wyglądała. Nazywając rzeczy po imieniu, była tłusta jak bit w bonkers. Bonkers. Jak łatwo się domyślić, Piotr z nową żoną za długo nie wytrzymał. Zdradził ją jeszcze w trakcie miesiąca miodowego, no ale z drugiej strony miał inne rzeczy na głowie. Kolejny bałagan o tron, włącznie z zamachem na swoje życie. Zorganizowała go Zofia, jego przyrodnia siostra, która miała ochotę na władzę. Najpierw wysłała kogoś, żeby otruł Piotra, no ale nie wyszło. W związku z czym stwierdziła, że koniec z delikatnymi metodami i wysłała na niego oddział wojska. Ktoś na szczęście okazał się na tyle miły, że ostrzegł Piotra o zbliżających się nieprzewidzianych gościach i ten musiał spierniczać w środku nocy w samej tylko koszuli nocnej do lasu, a potem do klasztoru, gdzie dotarło do niego później wierne mu wojsko, przegrupowało się i rozpoczął się całkiem widowiskowy kontratak, w wyniku którego Piotr został samodzielnym carem Rosji, a Zośka trafiła do klasztoru. Piotr uznał, że to całkiem dobrze się złożyło, że jest już samodzielnym carem, bo jest już gotów na prawdziwą politykę, a nie jakąś tam zabawę, chociaż tak z sentymentu chciał jeszcze ostatni raz na pożegnanie pobawić się swoimi żywymi żołnierzykami, co skończyło się rekonstrukcją historyczną, w wyniku której zginęły 24 osoby i prawie 60 zostało rannych. Piotr uznał, że spoko, finał zabawy i czas się wziąć za poważne reformy. Ale żeby zrobić to dobrze, to trzeba na jakiś czas pojechać na zachód i popodglądać, jak to się tam robi. Wyjechał ze swoją ekipą na zachód, żeby podpatrywać, jak prowadzi się tam państwo, ale w wolnych chwilach dokształcał się też w innych profesjach. Na przykład w Prusach uczył się strzelania z armaty. W Holandii z kolei zatrudnił się w stoczni, żeby lepiej zrozumieć budowę okrętów. I tam również uznał, że chętnie dokształci się z medycyny i uczył się chirurgii. Wszystko szło naprawdę fajnie, dopóki tylko w operacjach pomagał. Natomiast kiedy sam brał do ręki skalpel, to szanse pacjenta na przeżycie drastycznie malały. Ojej, ale krwawi pan Rysiu dzisiaj. Coś niesamowitego. Naturalnie taki wyjazd to też doskonała okazja do odwalenia jakiejś srogiej imby. I skoro na przykład jesteśmy już przy jego pobycie w Holandii, to tam pewnego dnia kazał dwóm osobom zjeść zwłoki. Kiedy te zdecydowanie odmówiły, to car zdenerwowany wydał na nie wyrok śmierci. Władze Holandii powiedziały: z całym szacunkiem, panie carze, ale nie za bardzo ma pan prawo wydawać takie wyroki na naszych obywateli. No ale żeby nie urazić drogiego gościa, to wysłali winowajców na kolonie gdzieś na Pacyfik. Innym razem, już w Londynie, Piotr zażądał prezentacji popularnej wśród marynarzy kary przeciągania pod pokładem, ale kiedy Anglicy powiedzieli, że nie za bardzo mają ochotę na takie rozrywki, to Piotr powiedział, że rozumiem, ale nie ma problemu, przecież mogą użyć kogoś z jego ekipy. Ale też mu nie pozwolili. Człowiek taki kawał przejechał i nawet mu się zabawić nie pozwolą.
Piotr w swojej podróży nie ominął również Polski, gdzie znalazł chyba najlepszego kumpla do wódki, jakiego miał przez całe życie. Naszego władcę, Augusta II Mocnego. Chłopaki walili z armat, pili jak smoki, chodzili na dziewczynki i w ich pijackim bełkocie przewijał się często temat Szwecji. No i jak to na imprezie? Od słowa do słowa i dogadali się, co poskutkowało wciągnięciem naszego kraju w wojnę, która wyniszczyła go jak mało kiedy. Po powrocie do kraju i uporaniu się z kilkoma gagatkami, którzy w międzyczasie zaczęli knuć spisek, Piotras wziął się za reformy, o których możecie sobie poczytać w nudnych książkach. Nas one za bardzo nie interesują, może poza tą jedną, która miała ukrócić złodziejstwo w kraju. Mianowicie Piotr stwierdził, że każdy, kto ukradł coś, co jest droższe niż sznur, z którego można zrobić pętlę, powinien zostać powieszony. Ten projekt jednak w życie nie wszedł, bo ktoś mu uświadomił, że szybko zostałby bez poddanych. Naturalnie reformy miały swoich przeciwników, w tym Aleksego, syna samego cara, ale kiedy Piotr tylko dowiedział się o tym, że syn coś przeciwko niemu kombinuje na zachodzie, to natychmiast sprowadził go do kraju, gdzie jak zwykle skuteczni rosyjscy śledczy wyciągnęli od niego nazwiska spiskowców, a później wysłali do sądu, który skazał go na śmierć, a ojciec wyrok podtrzymał. Ciekawsze jest to, że car kazał przenieść stolicę do miasta, które jeszcze nie istniało. Petersburg nakazał zbudować od zera, rękami tysięcy robotników sprowadzonych z całego kraju. Dziesiątki tysięcy osób przypłaciło budowę życiem. Sam car podchodził do projektu bardzo ambitnie. Zasuwał jako cieśla na niektórych budowach, a kiedy spłonęła część Moskwy, to zakazał odbudowywania tych miejsc, tylko kazał przenieść mieszkańców do nowego miasta. A jak się nowym mieszkańcom ten, jak to mawiał car, rosyjski Amsterdam podobał? No tak nie do końca, bo zimy były przeokrutne, a w pozostałe pory roku wylewała rzeka, nad którą było zbudowane miasto, więc komary rypały jak wściekłe. Ale car się cieszył i niewiele więcej go obchodziło. Ku chwale cara! Obiad! No ale nie samymi reformami władca żyje. Piotr prowadził też mnóstwo wojen, do których, jak wiemy, był przygotowywany od dzieciństwa. Najważniejsza była ta ze Szwecją, która zaczęła się astronomicznym wręcz lańskiem, które dostało rosyjskie wojsko pod Narwą. Piotr bardzo szybko uświadomił sobie wtedy, że jego armia jest cienka i zaczął ją reorganizować, żeby 9 lat później w rewanżowym pojedynku, no bo pamiętajmy, że wojny wtedy trwały znacznie dłużej, rozjechał dosłownie Szwedów pod Połtawą. Co bardzo ciekawe, po tej wygranej bitwie zorganizował dla wziętych do niewoli Szwedów imprezę, podczas której wzniósł toast i podziękował im za to, że tak go zlali te 9 lat wcześniej, bo gdyby nie taki zimny prysznic na początku rządów, to pewnie później nie byłby tak dobrym przywódcą. A co tam u grubej, pobożnej żony Piotrka? Już parę ładnych lat siedziała zamknięta w klasztorze, ale w pewnym momencie nasz dzisiejszy bohater stwierdził, że nie, jednak by się z kimś związał i wziął sobie za żonę Martę. Prostą dwórkę, która jak na niego była całkiem ładna. Okej, może nie był to jakiś ideał piękna, miała trochę nadwagi, za to ogromny biust i mawiała, że woli wódkę od herbaty, więc w zasadzie była idealna dla cesarza Piotra. Właśnie cesarza, ponieważ po wygranej wojnie ze Szwecją stwierdził, że przewyższył wszystkich swoich poprzedników i w związku z tym zasługuje na jakiś inny, bardziej szpanerski tytuł. Imperator Piotr zmarł 8 lutego 1725 roku na chorobę nerek, a z jego ostatnimi chwilami wiąże się arcyciekawa historia, bo wśród reform, które wprowadził, była też ta, według której władca przed śmiercią mógł wybrać swojego następcę. Oczywiście Piotras chciał z tej opcji skorzystać, więc ostatkiem sił wziął pióro, papier i zapisał: oddajcie wszystko. I zmarł. Ostatecznie senat musiał wybrać jego następcę i wybrał jego żonę, Martę, która jednak przed ślubem musiała przejść na prawosławie i zmieniła imię na Katarzyna. Stała się carycą Katarzyną I, ale nie tą, z którą sypiał ciota Poniatowski, bo ta była Katarzyną II. Piotr Wielki to specyficzna postać. Z jednej strony chciałoby się trochę powiedzieć, że był super, no ale z drugiej, gdyby nie zrobił z Rosji takiej potęgi, to kto wie, może w ogóle nie doszłoby do rozbiorów Polski, bo ponad wszelką wątpliwość to właśnie on, choć częściowo korzystając ze starych pomysłów, ale też wnosząc mnóstwo świeżych idei z zachodu, położył podwaliny pod potęgę naszego wschodniego sąsiada. I dzisiaj wy też możecie podobną potęgę stworzyć, grając w grę Cywilizacja 6. Możecie wcielić się w rolę jednego z
20 przywódców i poprowadzić waszą cywilizację od jej kolebki aż do gwiazd. Między innymi macie tam do wyboru właśnie Piotra Wielkiego, ale też angielską królową Wiktorię, greckiego Peryklesa czy norweskiego Haralda Hardradę. Każda z tych postaci pozwala wam inaczej zarządzać swoim państwem, a my polecamy wam Cywilizację 6 serdecznie. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy ci znać o nowych odcinkach.